Witajcie, dziś zrobimy to trochę inaczej. I jak już się domyślacie, chociażby po tytule tego filmu, będziemy rozmawiać o kątowniku. Dużym kątowniku, który poszerzył gamę narzędzi pomiarowych w firmie Pinocchio. A samą firmę możecie kojarzyć nie tylko z Instagrama, ale również z mojego kanału, bo miałem już przyjemność ich gościć. W tamtym filmie pokazywałem Wam ściski klabudy, te czarne, które wiszą za moimi plecami, mały kątownik, EasyLiner. To były pierwsze narzędzia pomiarowe, które firma Pinocchio wypuściła na rynek. Dziś ta gama jest dużo szersza i myślę, że o tym też porozmawiamy. I dochodzimy w pewnym momencie w naszym warsztatowym życiu do momentu, gdzie okazuje się, że te wszystkie nasze wybory, wybory naszych kątowników, narzędzi pomiarowych są nietrafione. Ja również taką drogę przebrnąłem, niejednokrotnie kupiłem kątownik, który nadawał się jedynie do prac zgrubnych. Natomiast gdy potrzebowałem czegoś dokładnego, miałem problem, ponieważ ten kąt 90 stopni bądź kąt 45 stopni, jeśli mówimy o takim kątowniku w postaci takiego trójkąta, no niestety tego kąta tam nie było. Oczywiście nie chciałbym wszystkich tych kątowników marketowych wrzucać do jednego worka, bo pewnie któryś tam się trafi dobry. Oczywiście trzeba byłoby zrobić jakiś test, przetestować go, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest, czy ten kąt trzyma. I o ile jeszcze powiedzmy jakieś mniejsze kątowniki w miarę trzymające ten kąt można było znaleźć, o tyle dużych, no niestety no z tym jest problem, żeby duży kątownik był dobry. No tu firma Pinocchio Tools wychodzi nam naprzeciw. Kątownik z ramieniem 600 mm. Jest to naprawdę spory kątownik. Jest to kątownik, którego u mnie w warsztacie brakowało. Jest to kątownik aluminiowy w takim bordowym kolorze. No jak wszystkie kątowniki z Pinocchio Tools, jest to oczywiście robione na licencji amerykańskiej. Tak jak powiedziałem, 600 mm ma to ramię, to krótsze ma 36 cm. Jest też również tutaj skala pod spodem, ta skala jest mniejsza o 5 cm. Tak naprawdę o 4 cm, bo jest tutaj 56 cm, czyli też sporo. Kątownik na tym długim ramieniu ma wypisane wzory na pole oraz na obwód koła, trójkąta, kwadratu oraz trapezu. Także też to nam może się czasami przydać, więc jest tu podpowiedź. Mamy również tutaj liczbę pi, 3,14. Również tą liczbę tu mamy umieszczoną na tym długim ramieniu. Czasami jest nam potrzebny jakiś wzór. Tutaj w tym momencie mamy. Natomiast nie chciałbym, żeby to był taki film, w którym tylko opowiadam o tym kątowniku i Wam go pokażę. I myślę, że wezmę za chwilę jakąś formatkę i zrobimy test. Test, sprawdzimy sobie, czy ten kątownik trzyma kąt. Przed nami formatka sklejki. Najlepszym testem do tego typu rzeczy jest zrobienie linii z jednej strony, obracamy kątownik i robimy linię z drugiej strony. Jeśli linie są równoległe, wtedy kątownik jest dobry, ale z racji tego, że ten kątownik ma ścięte z tej strony krawędzie, no to robiąc linię w ten sposób, nigdy nie jestem w stanie tak samo tej linii poprowadzić od początku do końca, więc ten test nie byłby
wiarygodny. Jedynym testem, jaki mogę przeprowadzić, to jest test, gdzie zrobię kreskę z jednej strony i kreskę z drugiej strony. Sformatowałem to przed chwilą na pile. Jak widzieliście, ostatnio sprawdzałem kąt. Kąt tam jest, więc gdyby któraś z tych krawędzi była przesunięta, no to również by to wykazało. A skoro tak nie jest, to widać, że linia u góry jest taka sama jak na dole, więc mogę stwierdzić, że ten kątownik, ten kąt trzyma. Zresztą też to można sprawdzić w ten sposób, przykładając do formatki z jednej czy z drugiej strony. Na tak długim ramieniu kątownik nie każdy może się pochwalić taką precyzją. Tak jak mówię, ja tutaj test zrobiłem i jestem z niego zadowolony, bo tak jak wam pokazałem, te dwie linie są równoległe. Oczywiście będę też ten kątownik testował, sprawdzał, zobaczymy jak się spisze, natomiast jest to coś, czego w moim warsztacie brakowało. W tym momencie kończymy ten film. Dziękuję, że byliście ze mną. Jeśli się podobało, to wiadomo, łapka w górę, subskrypcja, jeśli jesteś pierwszy raz. Ja wam życzę miłej, spokojnej niedzieli. Widzimy się w kolejnym filmie. Sęki, wióry, dziury. Do zobaczenia. Cześć!